Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wyraża negatywne stanowisko w przedmiocie możliwości przyjęcia uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Po takim przedstawieniu projektu uchwały pod obrady stanowisko radnych było już przesądzone. Prezydent Jarosław Górczyński w swym wystąpieniu wyraźnie zaznaczył, że miasto nie jest przygotowane, aby pomagać uchodźcom. Na pewno wiele możemy zrobić, by pomóc skierowanym do nas uchodźcom z Syrii i Erytrei, ale niestety nie możemy ich teraz przyjąć z prostego powodu, że nie mamy gdzie. Prezydent Jarosław Górczyński zwrócił uwagę radnych, że obecnie na samorządy nakładanych jest wiele obowiązków. Nie ze wszystkimi są one sobie w stanie poradzić. Takim przykładem są właśnie uchodźcy. Ze względu na bardzo szeroki zakres zadań realizowanych przez gminę, wśród których są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w sytuacji braku wystarczających środków finansowych na ich realizację, niemożliwe jest deklarowanie przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski pomocy dla uchodźców w zakresie ich zakwaterowania, wyżywienia i utrzymania. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od kilku już lat boryka się z problemem budownictwa socjalnego. Prezydent zwraca uwagę na fakt, że w kolejce po mieszkanie socjalne czeka kilkuset mieszkańców miasta. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, nasze miasto, ma poważne problemy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dla swoich mieszkańców. Czego potwierdzeniem jest liczba ponad dokładnie 734 rodziny oczekujące na przydział mieszkania. Niewykonywanych jest kilkaset wyroków sądowych o eksmisję z zagwarantowanym prawem do lokalu socjalnego dla eksmitowanych. Prezydent zadeklarował jednak, że gmina, jeśli będzie trzeba, włączy się w pomoc dla repatriantów. W świetle obowiązujących przepisów prawa gmina nie ma podstaw prawnych do ponoszenia wydatków związanych z udzielaniem wsparcia uchodźcom, gdyż jest to zadanie państwa. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski deklaruje natomiast podjęcie starań w celu udzielenia pomocy repatriantom w formach i trybie określonych przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Stanowiska największych klubów radnych w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego były zbliżone do stanowiska prezydenta. Jak na razie brak jest w naszym mieście odpowiedniej liczby mieszkań socjalnych, że gmina ciągle płaci wysokie odszkodowania za brak lokali socjalnych i na dzień dzisiejszy nie posiada ani warunków lokalowych, ani możliwości finansowych, by przyjmować uchodźców. Na nas wszystkich ciąży nie tylko moralny obowiązek pamiętania o naszych rodakach, którzy zasługują na formę pomocy, która mogłaby być podobną, ale o korzystnej treści uchwał wyrażonej. Obradom przyglądali się też młodzi. Grupa ostrowieckich patriotów nie kryła zadowolenia z decyzji podjętej przez radnych. To, co się wydarzyło, to jest bardzo pozytywne, że radni zadecydowali w ten sposób o nieprzyjmowaniu imigrantów z krajów Afryki i Azji. I bardzo dobre jest to, że był jeszcze opisany temat o repatriantach, że będzie im udzielana pomoc. Mieliśmy taką nadzieję, że w taki sposób się to potoczy. Dowiedzieliśmy się o tej, że ma być rada wczoraj wieczorem i postanowiliśmy przyjść, posłuchać, co tu się stanie. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni.